godzina 22.30. Zbieramy się do tego autobusu, który jest za mną. Jedziemy w dniu dzisiejszym, czyli 4 lutego 2017 roku, do Jakuszyc, do Ośrodka Olimpijskiego. Tam będziemy sobie spali i przez tydzień będziemy jeździć na narty do Czech. Na jakie stoki? No jeszcze nie wiem. Chociaż część już znam, bo jadę już trzeci raz z moją żoną. Aczkolwiek, no, mogą być niespodzianki. Jak co roku zresztą. Już kręcimy? No, bardzo fajnie. Są tutaj jeszcze też inni. Nie wiem, czy... Dobrze. O, teraz lepiej ujmę. O. To jest ten, co golonkę wcinał. Ja to nie jestem. Wszystko zjem. Zjem całą kolonkę. Jeszcze walczę. Zjem, nie walczę. I zjadł. Aha. No, misiu, tu na zdjęcie. No, nowa, tak, idzie koleżanka. Kto? Uśmiech. Aha, dziękujemy. Kubi. Jurek rozdaje. Co? Nie będę wnikał. Ale w zamian coś. Serdecznie was wszystkich witam na kolejnym obozie. Niektórzy mówią przetrwania. Ja będę o przerwach informował. Przypominam, że w autokarze obowiązuje... Znaczy jest obowiązek zapinania pasów. Pas jest biodrowy, stąd proszę go sobie założyć. I obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych. Chyba, że się spóźniłem z tą informacją. Z przodu, z przodu. Czy są jakieś pytania? Czy wszyscy wszystko mają? To się okaże. No, pokaż. Wow. Nie bez przyczyny się. Czekamy sobie teraz, aż przyjdzie Rafał z wypożyczalni. Bo się okazało, że w tamtej wypożyczalni nie udało się wypożyczyć narboi i już nie ma. O. Nie ma namiotu ze sprzętem. Teraz jest inna wypożyczalnia, w innym miejscu, przy stoku, na Szelnicę, przy wjeździe na Szelnicę. Także nawet fajnie. Mamy od razu wypożyczenie i od razu wjazd do góry. Super, nie? Prosiłam, żeby załogi. Jestem, słuchajcie, na stoku. Może go pokażę. Idę piechotą do góry. Męczyłem się jak cholera. A dopiero pokonałem, nie wiem czy to widać, ale pokonałem niewiele. Trochę ludzie mnie tutaj straszą, jeżdżą obok mnie. No w sumie jestem na stoku, nie? Ale jestem po piwku. Jest fajnie, rozluźniły się wszystkie ścięgna, kości, umysł. Także myślę, że teraz będzie się lepiej jeździło. Trzymajcie kciuki, bo jeszcze jest przede mną, zrobiłem 200 metrów, a jeszcze jest przede mną jakieś 1000 metrów do góry. Mam nadzieję, że piwa starczy.
Nie, że to ona jest u nas najzdrowsza I do tego Wojtek, Daria, Zbyszek i Gosia. Ci wszyscy proszę najpierw ze mną, bez bagaży. Bo tam nie jest tak łatwo, to jest tak daleko. Kto bierze kartę? Ostatni. Dobra, ja jestem przedostatni. Masz kartę? Nie. Aha, okej. Chcecie też niektóre pokój znaleźć? Numer 5. Numer 5 będzie koło... Na pewno na dole. Tak, na dole. Jak ty nagraj, żebyśmy wiedzieli, jak trafić do tego naszego pokoju. Herbatka z rumem, na zdrowie, na zdarowie. Fajnie, fajnie. A Rysiek spójrz, zaczek jest jeszcze. To dobrze, bo może pięć taczek gnoju zamiast dwóch. Mojemu końcapem jedzie i przyjdzie. Co ty w nim widzisz? Capem zaraz. Ale teraz obornik prima sorte. Prima. Słuchajcie, przed wyjazdem widziałam, jak pan chodził i swoją lamę głaskał, żeby lama tam no... Moje warzywa na czym? Dzięki Nairobi mam takie piękne z warzywą, truskaweczki, maliny. No. Poranna gorączka przed wyjazdem na narty. Nasz mały pokoik. Gorączka to była wczoraj z Bylku. Gorączka z sobotniej nocy. To była niedziela noca. Herbatkę, herbatkę. Stawiamy. Za 5 minut mamy być w autobusie. Zdążymy. Spoko. Nie zdążymy zagotować. Herbatka z dodatka? Herbatka z dodatka. No to dobrze to. Nie wiem, czy włączyłem. Słuchajcie, ten marzeny koń będzie na pewno zdrowy. A czy ten koń udźwignął zdrowie nasze? Żeby tak do każdego z nas. Myślę, że zdrowie nasze... No. No i się zaczął dzień następny naszej wyprawy na narty. Jest dzisiaj 6 luty 2017 roku, godzina 8:10, bo sprawdziłem na zegarku, dlatego wiem. Wyjeżdżamy dzisiaj do Paseki nad Izerą. Będziemy sobie jeździć tam na natach, ma być podobno słoneczko, bo teraz słoneczka jakoś nie ma, jest zamglone, ale ma być słoneczko i minus 2, czyli warunki idealne na narty, na deskę. Także trzymajcie za nas kciuki. Mam nadzieję, no już nie musicie trzymać, bo to już było. Jak będziecie ten materiał oglądać. Aczkolwiek, no, mam nadzieję, że tak będzie. Na razie. Jedną ważną rzecz muszę ci powiedzieć. Ciao, bye, bye. This light. Skakali przypadkowo w przyszłość, skoczyli rycerze. Ja to...
Goście, goście. O, właśnie, goście, goście. A ten już zwiedza autobus. No, to nie jest. Gdzie jedziemy teraz? Tam, nie, gdzie? Znaczy się jeszcze tu, a później jedziemy tam całkiem... Możemy jechać później na tamtą stronę. A z Bosa gdzie on jedzie teraz? On jedzie teraz tu, czyli nie tam dookoła, bo tu jest taka... Ale tu jest trochę ostrzej, nie? Jedzie cała ekipa. Ale bo jazda. Bez czekolady nie wraca. Zabrał słodkości? No widzicie. Zaraz. No właśnie, no, trzeba wziąć jakiś, nie? Bo się spóźnię stąd. Kiedyś Wojtkowi przycięłam kiełbaskę w środku. Ciepło, glukoza. Przestań się modlić. Można było zobaczyć. Nie mam siły mówić, jestem tak zmęczony. Nie wiem, ile by się zrobić kilometrów. 40? Może 50? No naprawdę się. Pozytywne zmęczenie, tak więc dziękuję za reportaż. On tam pep zrobi. O kurde, ale jak się... I teraz proszę wrażenia. Super jazda, świetne warunki, jestem zmęczona. Idę po ostatnich uczestników. Zjechali właśnie. Proszę bardzo. To jest przygotowany snowboardzista. O, proszę. 6 lutego 2017 roku. Pasekiem nad Izerą. Zakończyliśmy jazdę.
o godzinie 16. Jest miło, uprzejmie, przyjemnie. Wszyscy jeszcze są zadowoleni. Jeszcze? Nikt nie jest jeszcze totalnie zmęczony, więc wszyscy są uprzejmi dla siebie. Nawet czekoladki rozdawali. Dostałem jedną. No tak, no nagram. Postań! Nie no, ja myślałam, że ty to tylko położyłeś, dlatego nagrywałam. No nie do końca. A Maciej jest w łazience? Czy tak. Tak. A chcesz go nagrać? O, tu Paweł, Paweł! O, yeah. Nie, no, szczególnie nagramy tą panią, bo narzeka ostatnio. Przez dwa lata na filmie nie jest. Tak, na filmie mnie nie ma, coś wycinali, ale o, to patrz, ale bateria tak. To chyba już powiększona, co? Tak, tak. Musi być mocna, tyle filmików. To jest grupa towarzystwa, tylko to żadnego hazardu nie ma, właśnie nic. Nie, nie klub dyskusyjny. Tak, tak. No nie powiem, że kultura wyższa, inna, po prostu inna kultura. I tak właśnie robię, sprawdzam ciebie, więc ty pokazujesz kartę. Zajrzymy w karty. No tak, no i wyprakałeś. Teraz ja bym poprosił jakąś fajną kamerę. Kamera. Już, idę. Trzydzieści na górę. Jest dzisiaj 7 luty 2017 roku, następny dzień. Jedziemy dzisiaj na Tanwalski Spiczak. Dzisiaj w nocy była noc pokerowa, także niektórzy skończyli koło godziny 6 nad ranem i będzie ciężki dzień. Nie ma wyprawy. Cześć! Trzeci. No, tam i tam. Znowu kilka. Pierwsze wrażenia po wczorajszym nocnym pokerze. O żadnym pokerze nic nie wiem. Przez najbliższe 5 lat nie piję. Muszę to wyciąć, bo jesteś na bardzo jasnym tle i jesteś ciemno. I znowu ciemno. Czarno, ale w tym roku właśnie śmiałam. Dzinka w komplecie. No nie, jednego nie. Zazdrosna, no to dobra, proszę bardzo. Proszę bardzo. Czas się rozbudzić, czas się rozbudzić. No raz, dwa. Nie, i następnie. Jak nocny poker. Widzę, że dosyć świeżo wyglądasz. Zbigniew od liceum takie wieczory ćwiczy, mówił. Tu ludzi na świecie nie było, jak on już w pokera grał. Jesteśmy w kadrze. Dzisiaj będzie ciężko. Jesteśmy wykończeni wczorajszymi trasami. Padamy z nóg. Nie wiem, co to będzie. Ja słyszałem co innego wczoraj mówiłeś. No to jeszcze raz. Jest fajnie. Jedziemy. Jesteśmy pełni sił. Mamy dużo energii. Dobrze się wyspaliśmy. Także dzisiaj będzie świetnie. Siadam. Już jest zdecydowanie lepiej. Nie, nic się nie wytnie. Okres polskiej rodziny. Jeden tyłek, drugi tyłek i Wojtuś. Dzień dobry, ja dzisiaj pierwszy raz w kasku. Ja sobie musiałem kupić nowy, bo poprzedni mi ukradli. Szukamy dzieci.
Kim jesteś? Jestem kobietą. Dzisiaj nie jestem zwycięzcą. Jestem kobietą. Będzie jazda. Oj, będzie. To ja wszystko tu robię, to cię nie widać. Jesteśmy na Tanwalskim w ogóle z Piszaku. Może tak, zacznę od tego. No wjeżdżę na kanapach, na Orczyku sobie tylko krótki odcinek wjeżdżam, bo jeżdżę niebieską trasą. Na niebieskiej trasie wypierniczyłem się, słyszałem trzask. Sprawdzam rękę prawą, sprawdzam lewą rękę, nogi sprawdzam. Ruszam. Okej. Sprawdzam, czy kręgosłup mi się rusza, o, wszystko okej, nic nie boli. No to głową ruszam, no szyja też w porządku, nie? No się okazało, że kaskiem po prostu przyłożyłem i ten czas to był uderzenie kasku o śnieg. Zdarzenie trochę nieprzyjemne, aczkolwiek nauczka na to, żeby uważać bardziej. Chociaż no w tym przypadku akurat po prostu nabrałem prędkości niechcący. Nie chciała mi się deska obrócić tak jak chciałem. Jakaś mulda chyba przeszkodziła albo coś, no nie wiem, po prostu nagle to się zdarzyło, moment, fik. Koziołka fitnąłem. Nie wiem ile z tego przetrwa. Trochę pewnie wytnę. Trochę pewnie zostawię. Więc na razie. Excuse me. Uwaga! To jest pani niebezpieczna. Niebezpieczna. Excuse me. No, excuse me. Samochód jedzie. Super dzisiaj było. Kryzys dnia trzeciego? Ja mam dzisiaj kryzys dnia trzeciego. Co to jest? Co to wymyśliłem? Kwintesencja dzisiejszego dnia. Po gorącym dniu? Dzisiaj jestem niezadowolony z dnia. Moje umiejętności poszły zamiast progresja, to była regresja. Dzisiaj jest ten ciężki dzień. Dzisiaj jest kryzysowy. Co jeszcze mogę powiedzieć? Dzisiaj kolega ma kryzys dnia trzeciego. Benek, no już? Gdzie są wszyscy? Zibi już? Zajba. Hej, baby. Weź sobie na tych ciastkach namaluj oczka. Dzisiaj mamy 8 lutego 2017 roku, następny dzień. Będziemy się dzisiaj bawić w rokietnicy na Deezeru. Nadaję z łóżeczka, bo mi się nie chce wstać. Taki żarcik. Nie, mam jeszcze chwilę czasu, więc się przygotowuję. Za chwilę będę się przebierać. Będziemy 8.15 wyjeżdżać do rokietnicy na Deezeru. Spotkamy się tam. Hej! Każdy. Pakujemy się po prostu. Pakuj się do miski. No masz miska? A skąd to jest powiedzenie? Tak. Gdzieś tak sama? Czy... Nie, no to M&M'sy. No właśnie, no. M&M'sy. Coś mi chodziło po głowie, że wiedziałem gdzieś skąd coś ja będę. Wojtek, a ten ręcznik co tu leży to nie jest twój? Nie, trzeba. A, wiesz co? Przy okazji? Ja jeszcze tylko wykorzystam. Sorry. Nie! I już ci. Będę tryfi! I już ci uciekam.
Ja też cały czas to mam w głowie. No ja też, Daria, to przez ciebie. Co? Show by night, nie? Cały czas to w głowie. Już śpiewacie show by night? Tak, tak, cały czas, od rana. Dobrze, dobrze. Piesga, piesga. Słuchajcie, gdyby wyjazd był dwutygodniowy, myślę, że cały autokar by śpiewał. Właśnie, tak wydaje. To w ogóle autobus ma dużo cofniętą w ogóle oś. Tutaj skrętną, nie? Mhm. Badanie zrobiłem, nie pytam, bo ja bym chciał dalej pić przyczepą. Dojechaliśmy do Rokietnicy na Dizeru. Będziemy szli teraz jakieś 400-500 metrów do Rokietnicy, do wyciągu na kanapki. No i to właściwie wszystko. No, pokażę jeszcze, co tu się dzieje, jaki jest rozgardiasz. Jesteśmy w Rokietnicy na Dizeru. Jedziemy sobie właśnie do góry pierwszą kanapą. Potem zjedziemy sobie na dół, zjedziemy jeszcze raz. I plan jest taki, że część z nas pojedzie z Łyse Chory na sam szczyt. I będziemy jechać sobie w dół. Standardowo nad chałupką. Komin działa. Piu! Jak? Mam to pani tak. Nie wiem, co się zrobiło. Jesteśmy na Łysej Chorze. Łysa Chora, 1300. 30 chyba 2 metry nad poziomem morza, jakoś tak jest. No i będziemy zjeżdżać oczywiście. Trasa niby niebieska, ale z tego co ja pamiętam, troszeczkę się ciężko nią jedzie. No zobaczymy jak w tym roku, bo w tamtym roku było kiepsko. No, jest tutaj oczywiście Gosia. Jest i Gabrysia. Usiadła. Co byś siadła? A usiadła? Mówię, że gdyby nie te narty, to sobie tak usiadła. Zmęczona jest. Masakra. No, ale dobrze się jeździ. Jacek mnie zbiewa, muszę go gonić. Goń go. Bo muszę, bo on mi się zgubi. No, to pilnuje. A jest bez kasy. O, to się nie zagubi. Ale on oszukuje. To ja powiem tak do telewizji, bo ma dodatkowe umiejętności, aha, które zażywa w czasie. Umiejętności. Ja wtedy nie mogę za nim zdążyć. Także pa. No pa, pa, hej. Pa. Co mówiłeś, Jurko?
Nie powtórzę tego. Ale poczekaj. Co? Bo tu jest napis. Aha, tu jest napis. Aha. Bardzo dobre. Gryzie. Dobre? Rewelacja. Cieszę się, że dam się namówić. Widać? Widać, co to jest? To jeszcze w normie, czy coś wiadomo? Bo to tu nie było 0,3. Tu jest jedno. A ono już ma koniec. Chcę jeszcze. Bardziej zablaszczy. Robimy reklamę, tak? No. No dobra. Bye bye. Już? Tak, tylko tak ładnie. To jeszcze raz więcej ekspresji. Dobra, powtarzamy scenę, dobra. Cholera. Klaps. Teraz właśnie musisz. Teraz klap. Okej. Okay. Bez klapsowania, bo się nie mogę wciąć. Dobra, okej. Teraz mówiąc po polsku, przegłeś. No wyśmieszają mnie, no jak tak można? No. Ja się nie dziwię, że są powtórki. No. To jest Jurek. On ma trochę nerwicę, musi 6 razy zrobić zamkiem, zanim zamknie. Powtórzyć? To już teraz na dwie ręce. To jest kocia muzyka. Bardzo proszę. Sprawne ręce. Mimo piwka i bombardino, proszę bardzo, jakie sprawne ręce. Moment, raz i przerzucone na drugą stronę i będzie odnalezienie paseczku. To trwa troszeczkę niestety chwilę, ale już znaleziony. I będzie trafiony w dziurkę za pierwszym razem, proszę Państwa. Tak jest. I to się nazywa, proszę Państwa, profesjonalizm. Wykonanie Jurka. Jego żona się uśmiecha tajemniczo. Ciekawe, co to oznacza. Tylko dla wtajemniczonych. Tak, właśnie, tylko dla wtajemniczonych. Ale też trafia za pierwszym razem w dziurkę, także to jest dobrze. Proszę, mają wprawę, znaczy się, mają wprawę. To jest nie pierwszy raz. Cze, bo to bierzemy do ośrodka, a kostki zostawiamy. O. Nie, tam. Myszko, Mariusz nie przyjedzie, muszę cię zmartwić. No nie, pięknie. Ale jesteś naprawdę dobra. Jakoś się podretuszuję. Za wiele rolnik, nie zrobię. Rzekłbym rolnik szuka żony. Na szczęście już ma. Jakoś żyjemy. Będzie na Ha ha ha!
Mamy dzisiaj 9 lutego 2017 roku. Sobie właśnie wyjeżdżamy dzisiaj do Herlikowice Bubaków. Jest zimno, minus 7 stopni było rano, teraz jest minus 6, także nie jest najgorzej. Może tam w Herlikowicach będzie lepiej. No jesteśmy już totalnie zmęczeni, powiem szczerze. Daria nam się troszeczkę rozchorowała. Znaczy gardełko ją zaczęło tam drapać. Mnie troszkę łóżko pobolewa. Byliśmy wczoraj w Ciepicach w ogóle. Myślałem, że to coś pomoże. Nie czuję się lepiej. No dobra, trzeba wsiadać do autobusu. Na razie. Herlikowice Bubaków witają nas. Także jesteśmy właśnie w gondolce jadącej nad ulicą do ośrodka narciarskiego. Właściwie jesteśmy już w ośrodku narciarskim, tylko że po prostu przejeżdżamy z jednego punktu po drugiej stronie ulicy do drugiego punktu na stoki. Szybkość jest zabójcza. Jakiś 1 km na godzinę. W porywach dwa. I tak szybciej niż na piechotę. Może mi się uda coś pokazać, bo ta budka jest troszeczkę oklejona. No i trochę mało widać. Ahoj robaczki! A lanówku, a zjezdinki, a czeskie chory, a zajebiście. Gościa ci uciekła w tej chwili, a jest przed nami. No. Jakimiś obcymi facetami. To pewnie Czesi. Zastanawiają. Ciężki problem. Kto za nami? Kogo mamy z tyłu? Od prawej mamy Dominika, to jest drugi. Kasia. Igor. Drugi jest Igor. Trzecia jest Marysia. I czwarta jest Magda. A coś nie machają. Machać jeszcze! Dobrze. Dziękujemy!
rany, ale zadowolony. Tak jak wspomniałem wcześniej u kolegi na projekcji filmowej, uchachany od ucha do ucha. Lampkę zobaczył o 6 rano. Idę światełkiem, tak? Drzwi wyrwane, nie? Kuleba! Kuleba! Sorry. Jak on ma? Lord? Lord. I'm sorry, Lord. Będzie mały plum? Na patyki wyssać im. Dobra, skacz. Jej! Kto jeszcze? Dobra, w drugą stronę. Witam. 10 lutego 2017 roku. Mamy dzisiaj piątek. Jedziemy do Jańskich Łaźni. Troszeczkę ludzi już nam się wykruszyło dzisiaj. Część odpoczywa, część jedzie do Szklarskiej Poręby, część do Harachowa. Wczoraj spędziliśmy sobie przy ognisku czas, trochę grzeńca wypiliśmy, trochę kiełbasek ludzie sobie popiekli. Pogoda jest fajna, temperaturka około minus 2, minus 3 stopnie, także cieplutko, w sam raz na śnieg. No, trzymajcie kciuki po prostu, tylko tyle powiem. No. I zapraszam do zobaczenia, co będzie dalej. Dzisiaj na biegówki wybierz się. Tak, dzisiaj na biegówki. No okej. Ale wezmę tą deskę, żeby się utrudnić. A ile planujesz dzisiaj przejechać? Dzisiaj, no wiesz co, chciałbym powyżej 30. O, no to ładnie. Znaczy, czasu mi starczy. No, z samego rana, nie? Tak, wyruszysz. Bo nie wiem, za 15 minut, za pół godziny już jadę. Jestem gotowy, ruszycie. I bosko. No i tak do 18. Jak wy wrócicie, to też chcę wrócić. Tak właśnie ruchy. No tak, zapomnę na rysunku, ale mówię, tyle mi się wyśpi. A mówiłam rapowi, może właśnie na zapisie. No właśnie idę, ja już jestem gotowy. Otrzymanie pół godziny na stałe. I nastała niepokojąca chwila. Niestety Wojtek został kierownikiem wycieczki. To jest lasne. Jańskie Łaźnie nas witają. Jesteśmy tutaj już wszyscy. O, autobusik może pokażę. Tak, za mną ludzie się przygotowują, zbierają sprzęcik już z bagażnika. Narty, deski, buty. Przebieramy buty tutaj, znaczy narciarze przebierają buty tutaj na miejscu. Zaraz będziemy szli do góry, ja zaraz pokażę. Będziemy szli do góry przebierać się, kupować, przepraszam, bilety w kasie. Kibasy znaczy. No i będziemy dzisiaj jeździć. Do godziny 16. O 16 musimy być już w autobusie. Tak jak już tak trochę wcześniej. Pierwsze podejście po paru dniach do filmowania. Proszę bardzo, pierwszy klaps. Jest i grupa z nami. Próbujemy uchwycić. No, pomalować się też, jak to jest. No dobrze. Ja będę dlaczego zapowiadam sobie? Kawka przed mocnymi zjazdami. No, kto jedzie? No Maciek jedzie, no. Tylko kurtkę masz zrobili. Od Jacka. A to tak do tego zdjęcia tak, no, tak służy. Trzeba się pozapinać. Ja wiedziałem, że ktoś wziął, bo mówię, skrytka. Ty go szukasz? Tego szukam, dzięki.
Ale wiesz jak faceci, nie? Ahoj. Jedziemy na Jańskie Łaźnie, do góry. Góra. To dzisiejsza jazda! Super! Zajebiście! Normalnie mleko! Mleko! I Państwo, takie małe extreme! Małe extreme! Można sobie zobaczyć jak to... Dosia jedzie, patrzy ładnie, wybrała najczystszą drogę do jazdu. No i pięknie, Dosia, profesjonalistka. Taka bolszoj kanapka. Druzja. I na końcu Kubuś kanapka. Kubuś kochanie, chodź do taty. Coś dobrego na żołądeczek. No. Człowiek magnes. Proszę bardzo. Patrzycie? No. Dobra. Teraz brzuszek będzie pełen. A ty masz? Ja mam smażony ser pyszny. Proszę powiedzieć, bo jeszcze frytki masz. To taki mały tradycjonalista, on zawsze smażony ser. Jesteśmy w Jańskich Łaźniach i podróżujemy sobie właśnie gondolką do góry na sam szczyt w sumie. Tak, na sam szczyt. I no słuchajcie, wszędzie jest fajnie, ale w Jańskich Łaźniach jest najlepiej. Mamy swoją gondolkę tylko i wyłącznie dla siebie. Możemy odpoczywać, relaksować się. Zaraz to pokażę. Proszę bardzo, Gosia się relaksuje na ławeczce. Kompletne, niemalże spa. O! Gosia, gdzie ty nóżki zakładasz? Ja sobie też odpoczywam. Nóżki wyciągnąłem. Ach, proszę bardzo. To jest to. Nie, Gosia? Tak. Tak. Są następni obozowicze. Ostatkiem sił. Dobra, to jest takie.
Team Valor. Kurde, ale światło pada mi nie. Każda wymówka jest dobra. Ale moja najlepsza. No ty jesteś po prostu cienki, no, więc wiesz. Nie, kurde, ty nie mam. Zieliński. Nie, on się nie zrobił. Nie, on się zarobi. O! Chłopaki, a Maciej to już ma oczko jak szparki? Takie malutkie. A jeszcze dzisiaj da radę. A jutro fantazja. Ty, powiem wam, co jest nie tak. Tak. Jakbym leżał na znak, jakbym... Jak będziemy dzisiaj robić? Kiedy oni są tu? Skład niebezpieczny jak Albert Sosnowski. Albert Sosnowski. Jak sztuka kochania. Jak dezyderata, nie tracę czasu, co mi koło. Halo, opa! Pawe pióra. Pawe pióra. To? Szampajna i party slide, winter party slide. Pawie pióra, dzisiaj jest 11 lutego 2017 roku. Jedziemy ponownie do Herlikowice Bubaków. Byliśmy tam dwa dni temu. Dzisiaj ponownie odwiedzimy ten ośrodek. Spodobał nam się. Świeżutki, nowiutki. Mieliśmy do Harachowa jechać, ale odpuściliśmy sobie, bo tam jest duże oblodzenie. A w Herlikowicach są ładne ścieżki, urozmaicone i dla takich początkujących, i dla takich zaawansowanych jeżdżących. Więc postanowiliśmy, że to będzie chyba najlepsza opcja na dzisiejszy dzień, ostatni dzień wyjazdu obozu Jakuszyce narciarskiego. Bardzo, bardzo mi się podobają te twoje właśnie pióra naokoło. Super! A takich nie chciałam. Świetne są, podobają mi się. A tutaj kupimy tą mamę. Najpiękniejszą działkę. Herlikowice, nadciągam. Wczoraj byłem kierownikiem, dziś jestem władcą pierścieni. Yo. Zimany musi być. Płyn do spryskiwania zimowego. No coś tym jest. Panu coś kombinuje. Nie chcę powiedzieć co. Nie chcę, żeby się nie wrócił do nagrał. Domu. I wszystko jasne. Udało się. Gabrysia w końcu dała się namówić na trasę czerwoną. Jest uwiecznione, tak? Jedziemy teraz gondolkami, nie gondolkami, kanapami na trasę czerwoną. No, nie zobaczymy, czy się jej spodoba. Myślę, że tak. Mi się wszystkie trasy podobają. O, to mi się podoba. Pozytywne nastawienie. Super. Fajnie. Na górę i zjeżdżamy do ciebie. Słyszysz mnie? Wyszek nagrywa, to muszę mówić, że są świetne warunki. Yeah.
Czekamy na Pawełka przy Orczykach. Jestem z Gawrysią. Jest z Gosia. Jesteśmy sobie w knajpce, nie pamiętam nazwy knajpki, ale fajna jest. Dostaliśmy knedliczki z borowikami i ze śmietaną. Do tego sobie wziąłem piwko, może pokażę. Zwykłe piwko, czeskie piżne, bo niestety koziela nie było już. Ja przybiegł z Byska, wziąłem sobie knedliki z mięsa. I kapustą. I kozieł. Jest kozieł? Nie. Kolano, taka zmęczona jesteś. Zmęczona? Nie. Bo idziesz tak kaczym chodem. Bo jest bardzo ślisko, ale dzisiaj tak szlankowo. Dzień dobry. Zawsze coś tam widzisz nie wczoraj. Dziecko z jedną antenką. Mała torpeda. Wiedziałam jak jedziesz. Mogę go powiedzieć, ale Gosia to robi po prostu genialnie. To jest ulubiony kawa. To dalej, to ja słucham. Dobra, Gosia. To jest tak, że... Dobrze, dobrze się zaczyna. No bo Misio... Tak? Misio był smutny. Poszedł do baru. Zamawia kieliszek za kieliszkiem, siedzi przy tym barze, zamawia, pije i płacze. Pije i płacze ten Misiu. A barman się pyta, co się stało. A Misiu mówi tak, 7 lat jestem... 7 lat jestem żonaty. A dzisiaj się dopiero dowiedziałam, że moja żona jest pluszowa. Ale Gosia ma pole. Gosia ma polele z tego. No super. Teraz Gosia jest opanowana, jak to opowiada, ale pierwszy raz w dereszu się najpierw popłakała, potem się rozcichała. Ja jak to mówię. No i... żona. A kolega z kolei powiedział... Tylko chwila, muszę sobie chwilę, jak on to powiedział. To się teraz moje pisze. O, tak powiedział. Ha, 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 mówi, gumową lalę dmuchał. No widzisz, to coś, byłem bliżej raz, niego, raz, bo, tak. To byłem bliżej niego, bo ja pierwsze skojarzenie, pierwsze całkiem skojarzenie, pomijając nas wszystkich śmiech, to było, że sztuczne. A więc coś z tą gumową mogło być wspólnego. Nie, że głodnemu chleb na myśli. Takie małe zwycięstwo. 12 lutego 2017 roku. Pakuję, właściwie tu już jesteśmy w większości spakowani. Patrzę akurat na autobus, który znajduje się po mojej lewej stronie. Jest spakowany. Pozostali uczestnicy rozdają teraz karty. Biorą ostatnie rzeczy jeszcze. Spokojnie, jeżeli ktoś coś zapomniał. No i wybieramy się do Szklarskiej Poręby, do Fantazji. Tam zjemy sobie deserek i potem pojedziemy do domu. Przyjazd do Bydgoszczy około 23.00. Mniej więcej. Przynajmniej tak było w poprzednich latach, więc myślę, że w tym roku nie będzie inaczej. Pa, pa. Wszyscy się nagle prostują, klaty wypinają. Podsumowując, było bardzo miło. Powiem tak, że bym zjechał na czerwonych
trasach więcej razy niż zjechałem, gdybym miał więcej pieluch, a wziąłem tylko 5 pieluch, tak tylko 5 razy zjechałem. Ja jeździłam na czerwonych i bez pieluch i jakoś się udało. Z uwagi na to, że jesteśmy wszyscy razem tutaj, chciałabym Was poprosić o to, żebyśmy jak najgłośniej krzyczeli i skandowali imię Dominika, ponieważ Dominik za 2 tygodnie, tak? Za 2 tygodnie będzie brał udział w biegu Piastów i chcielibyśmy, no nie przyjedziemy pewnie w takim składzie, ale no z sympatii do Dominika chcielibyśmy go tam wesprzeć jakoś, to czy mogę na Was liczyć, żebyśmy krzyczeli teraz Dominik, Dominik, a chłopacy to nagrają i mu puszczą przed biegiem? Tak. Damy radę? Tak. Dominik! 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 Na tą chwilę poglądowo, jak to ładnie, pięknie wygląda. Ładnie podane, jeszcze tak. Pięknie tak. Smakuje. Zabawa, zaraz wszystko wie. Zabawa, a mama. Tysia, czujesz, że nie jesz sama teraz, nie? Czuję tą presję. Ale słuchajcie, ja lubię na ciepło. Nie dawaj to, bo się zbliżę. W tej chwili sobie tego zdjęcia robię, tak, aby mieć cały stół. Teraz przetestujemy. Ale nie będzie całego stołu. A może przy morówką. Ładnie go wygląda. Delicje. Niesamowite. Mamy nic. Co? Nie chuchu. Karol dostał gratisa. Dokładnie tak. I się przeszczęśliwy. Ale Wojtek ma z truskawką. No pokaż, że jesteś przeszczęśliwy, no. Wojtek. Słucham. Musisz jedno wiedzieć. Na dłużej ci starczy. My już trawimy, a ty dopiero zaczniesz. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, jesteście fantastyczną grupą. Słyszałam już, że się sprawdziliście. Głosy macie dobre. Miałabym prośbę, żebyśmy zaśpiewali. Nie musicie wstawać, nie? Ale żebyśmy zaśpiewali 100 lat jednemu panu, który dzisiaj też ma urodziny. Raz już śpiewaliśmy. Teraz pan Krzysiu niech się pokaże. Krzysiu! Bo chcieliśmy złożyć najlepsze życzenia urodzinowe. 3, 4. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Krzysiu! Krzysiu wziął, tylko zjadł wszystko. To się da naprawić na trasie, nie? Dobrze, a ja z mojej strony, no myślę, że też jesteście zadowoleni. No my się postaraliśmy z Krzysztofem jak najbardziej pomóc, szczególnie tym najbardziej potrzebującym i czasu poświęcić, co można. Myślę, że będziecie mieli miłe wspomnienia. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję. Odpoczywajcie po obozie i wspominajcie go bardzo miło. A teraz Krudowie! No dobra. Proszę taką koszulkę na przyszły rok, włosy z regionu. Nie, KO. A w autokarze tak przyjemnie, cieplutko było, ciaśniej. I głodny jestem. Tak, przytupę. Co robisz tam? Jesteśmy w Rawiczu. Postanowiliśmy zjeść sobie troszeczkę pizzy, więc zamówiliśmy ją przez telefon. No i teraz dojechaliśmy. Jest godzina 17:30 z kawałkiem malutkim. No i teraz sobie wcinamy.
Może pokażę pizzerię, pokażę jak wcinamy. Zjedliśmy porządną. Znaczy ja zjadłem porządną, nie wiem jak inni. Za innych nie odpowiadam. Ja też zjadłam porządną. Gosia mówi, że zjadła też porządną, tak? Tak, porządną. No, to bardzo się cieszę. Zjedliśmy w takim razie porządną pizzę. A teraz idziemy do autobusiku i zasuwamy do domku. Yeah.